Flaszki. Edycja siódma. Sponsor Seven Bulls. Patronat medialny Kontestacja. Piotrek Olejniczak. Witam wszystkich, jestem Piotrek Olejniczak, jestem studentem istmapu fizyki. Chciałbym powiedzieć o tych wszystkich rzeczach w jednej prezentacji. Więc zacznijmy od interfejsu. Co ja rozumiem przez interfejs? Interfejs to jest coś, co pokazuje dane, rozszerza możliwości interakcji po to, żebyśmy mogli dotykać, wchodzić w interakcję z informacją. Informacja, czyli jakieś rzeczy, które mogą nas interesować, mogą w jakiś sposób nas kształcić. Jest dużo możliwości. Niemniej jednak nasze interfejsy do tej pory, jakie widzimy w komputerach, w większości są oparte na prostokątach, na zwyczajnych okienkach. Wyrzućmy to. Wyrzućmy to i zobaczmy, co możemy więcej w ten sposób osiągnąć. Okazuje się, że jeżeli weźmiemy kółka, jeżeli weźmiemy trójwymiarowe elementy, możemy o wiele więcej osiągnąć, możemy przenieść się w trójwymiarową przestrzeń. A po co nam to? No, okazuje się, że do edukacji fajnie by było mieć jakieś takie środowisko, które przypomina rzeczywistość. Rzeczywistość w sensie takim, ja patrzę tutaj, widzę na przykład piłkę, widzę ją w trzech wymiarach, to fajnie by było, żeby miał takie samo środowisko w komputerze. No i realizują to gry komputerowe w tym momencie. Problem jest taki, że współczesne gry, no te mainstreamowe gry, to są gry, które zabierają ludziom czas tylko po to, żeby rozrywali się, ale nic z tego więcej nie wynika. To znaczy czasami przy takiej grze człowiek czegoś się uczy, ale może dałoby się tak skonstruować te gry, żeby uczył się więcej, żeby uczył się rzeczy bardziej, powiedzmy, sensownych, bardziej takich pożytecznych. Oczywiście nie chcę ludziom zabierać tutaj możliwości do rozrywki, ale fajnie by było, gdybyśmy zastanowili się, w jaki sposób tracimy ten czas w grach i dokonali może niekoniecznie gamifikacji edukacji, ale czegoś, co ja bym nazwał edufikacją gier. To znaczy możemy przenieść te wirtualne światy w obszar bliższy nam i stworzyć z tego coś, co będzie nas uczyło. I po co nas to miałoby uczyć? Jeżeli spojrzymy na współczesny świat XXI wieku, mamy wrażenie, że w tym świecie mamy mnóstwo informacji, które nas zalewają ze wszystkich stron. Nie wszystkie są pożądane. Część ludzi zaczyna się w tym gubić. Mamy do tego pewne interfejsy z pewną dozą sztucznej inteligencji, które nam pomagają się w tym odnaleźć, zrozumieć użytkownika, znaleźć odpowiednie informacje i w ten sposób możemy odsiewać z potoku danych różnorakich, które są niekoniecznie ciekawe, niekoniecznie nas interesujące, niekoniecznie dla nas dobre. Możemy odsiewać te właściwe, możemy w jakiś sposób wybierać, które z tych danych na nas wpływają, czyli które z nich będą nas uczyć. I teraz zastosowanie sztucznej inteligencji w porównaniu, znaczy zastosowanie tego w świecie big data, czyli dużych danych, danych w internecie XXI wieku, może pozwolić na ochronę przed czymś, co ja bym nazwał, wzięte jest to z fantastyki, bombą megabitową, to znaczy przed zalaniem naszych mózgów dużą ilością niepotrzebnych danych. I teraz, mając do tego jeszcze system gamifikacji, możemy zrobić to w taki sposób, żebyśmy nie musieli się męczyć nad konkretnym rozwiązaniem, przechodzeniem przez jakieś bardzo zawiłe kruczki w interfejsie. Może być to bardzo przyjemne, może być to gra komputerowa. Dodatkowo, mając odpowiednio skonstruowany interfejs, który będzie nam dostarczał danych w odpowiedni sposób, będzie to bardzo, bardzo czytelne. I teraz, dlaczego może być to ważne? Kontekst społeczny. No, co będzie miał z tego taki przeciętny Kowalski? Kiedyś Kowalski, jak nie znał szczegółów, to szukał w książkach. Teraz już nie musi. Idzie do wujka Google albo cieci Wikipedii. Wszystko to jest łatwo dostępne. Ale jeżeli chce znaleźć zrozumienie, jakieś głębszą filozofię w tych danych,
no to musi nadal studiować, musi być zależny od innych ludzi, co powoduje często błędy i niejasności. Ucząc się poprzez wykłady, nie zawsze wszystko jest jasno powiedziane. Czasem osoba, która nas uczy, nie wie wszystkiego. I to powoduje, że nasz system edukacji obecnie jest bardzo zależny od tych właśnie błędów, które są przekazywane od jednych do drugich. Całe to rozwiązanie, które zaprezentowałem, wydaje mi się, że może w znaczący sposób pozwolić na zmniejszenie tych błędów. Dziękuję bardzo. Dzięki, Piotrze. Była to flaszka edycji 7. Sponsorowała nas firma Seven Bulls, tworząca oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. sevenbulls.com. Patronat medialny i realizacja Radio Kontestacja. kontestacja.com.